Pod koniec kwietnia wejdą w życie nowe przepisy, które zmieniają m.in. prawa bankowe. Chodzi o wdrożenie RODO do wielu różnych ustaw, ale najważniejsza dla nas jest właśnie ta, która dotyczy relacji klient-bank. Pojawi się w związku z tym nowe prawo do wyjaśnienia tego, na jakiej podstawie, w oparciu o jakie dane osobowe, bank ocenił zdolność kredytową swojego klienta. W praktyce oznacza to, że bank nie będzie mógł już zataić tego, co było problemem w ocenie klienta, czy na przykład problemem były jego niskie zarobki, a może forma prawna umowy, na jakiej pracuje, a może sektor, w którym pracuje, który jest niewiarygodny, standardowo niewiarygodny kredytowo, albo wiąże się z jakimś dodatkowym ryzykiem. Będzie musiał ujawnić, co konkretnie było dla niego problemem. Poznamy to po tym, że dostaniemy od banku nie tylko jakieś ogólne wyjaśnienie typu wydatki i zarobki się nie zgadzają, tylko konkretnie wskazaną daną osobową, naszą daną osobową, tak? Na przykład zarabiasz 3000 na rękę, twoje koszty są, nie wiem, 500 zł, bo obsługujesz inny kredyt, zostaje ci za mało, aby obsłużyć ten, o który się starasz, tak? Więc będzie to robione na konkrecie, a nie na ogólnikach, które powodują, że tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. Do tej pory klienci, którzy nie dostali kredytu czy pożyczki, mogli tylko zgadywać, jaki był problem w tej sytuacji. I to zgadywanie w ocenie Panoptykonu, ale też innych instytucji, na przykład rzecznika finansowego, prowadziło często do sytuacji niebezpiecznych. Klienci na przykład zaniżali swoje wydatki, zaważali zarobki, próbowali zgadnąć, jaką metodą przekonać bank, żeby dostać ten kredyt. I to nie jest sytuacja zdrowa. Ona powoduje, że ryzyko kredytowe rośnie, że ludzie wpadają w zadłużenie. Ogólnie nie jest dobrze zgadywać w takiej sytuacji. O wiele lepiej jest po prostu wiedzieć, czym je stać, czym je nie stać i dlaczego zdaniem banku mnie nie stać. Uważamy, że ta zmiana jest bardzo potrzebna, bo ona właśnie spowoduje, że w tej nierównej sytuacji oczywiście, gdzie bank wie zawsze więcej, a my wiemy mniej, trochę to się wyrówna i będziemy w stanie przynajmniej rozmawiać w oparciu o te same informacje.